Hej, hej, witajcie. Tutaj Eligiusz Zróbek z myślakmilioner.com. Witam Was serdecznie. Dziś lecimy z kolejnym wywiadem. Ostatnio bardzo dużo się dzieje i to już trzeci wywiad w tym miesiącu, a będzie jeszcze jeden. Wow. Nie ukrywam, że to bardzo się z tego cieszę. Dziś moim gościem jest Maciej Wieczorek. Maciej jest ekspertem od uczenia siebie i nauczania innych oraz specjalistą od rynku kryptowalut. Prowadzi biznes od 15 lat, a od 13 uczy zawodowo również inne osoby. Wie, jak analizować biznes i znajdować w nim dobre i słabe punkty. Napisał cztery książki o nawykach i zarabianiu pieniędzy, a pierwszy milion zarobił dawno temu. W tym momencie zajmuje się mocno kryptowalutami i uczy, jak na nich zarabiać inne osoby. Spędza tygodniowo dziesiątki godzin na analizie kryptowalut i światowych trendów. Prowadzi dwie strony internetowe. Pierwsza z nich to chciejwięcej.pl, drugą jest cryptomasters.pl. Do tego ma jeden z najpopularniejszych kanałów na YouTubie o tym samym temacie. Kanał ten ma ponad 13 tysięcy subskrybentów. Witaj Macieju i dziękuję, że zdecydowałeś się na nasze spotkanie. Nie było to łatwe, bo już żeśmy raz przestawiali ten nasz wywiad, dlatego że twoje biuro było niegotowe, ale teraz dzisiaj już mamy tę możliwość. Super. Serdecznie Cię witam. Jestem niezmiernie wdzięczny, że dziś poświęcisz mi trochę swojego czasu, bo wiem, że Twój czas jest zawsze napięty i za to Ci bardzo dziękuję. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie również. Podoba mi się w ogóle ta inicjatywa i też się cieszę, że nam się udało zgadać, bo faktycznie ostatnio gdzieś były problemy jeszcze techniczne, bo się przenieśliśmy tutaj do większego biura, żeby powiększaliśmy też zespół, ale już gdzieś tam jesteśmy ogarnięci bardziej, także udało się. No jestem. Super, super, wspaniale. Tak więc przechodzimy do naszych pytań i pierwszym pytaniem będzie, czy możesz nam powiedzieć, jak zaczął się Twój biznes internetowy, nauczanie ludzi i z czym to było związane na samym początku? Myślę, że zaczął się przez w cudzysłowie przypadek, bo przypadków moim zdaniem nie ma. Czyli tak naprawdę bardziej szukałem rzeczy dla siebie. W ogóle nie chciałem zarabiać na przykład na rozwoju osobistym. Najpierw poszedłem na studia psychologiczne po to, żeby samemu sobie pomóc. Jest taka teoria w ogóle, taka miejska legenda, że ludzie, którzy idą na studia psychologiczne, to z nimi jest coś nie tak, dlatego oni tam trafiają. I w zasadzie po części bym to potwierdził, bo faktycznie bardzo ciekawy zbiór postaci tam był. Ja tam byłem jednym z mniej hardkorowych, bo moim problemem była nieśmiałość. To, że po prostu nie umiem gadać w ogóle z ludźmi, że jak były dwie osoby naraz, to już byłem po prostu sparaliżowany. I stwierdziłem w którymś momencie, że tak się po prostu nie da żyć, no nie da się tak egzystować w społeczeństwie, no to jest bez sensu. Jak to Dale Carnegie uczył w książce swojej, no, legendarnej, no, bez ludzi tak naprawdę niczego nie osiągniemy w życiu. Ani sukcesu, ani miłości, ani nic osobistego, ani zawodowego po prostu. Więc wiedziałem, jakby byłem już świadomy, że muszę coś z tym zrobić i zaczęło się to od studiów psychologicznych. Powiedziałbym, że średnio spełniło to moje oczekiwania. I no i gdzieś tam w związku z tym zacząłem szukać alternatyw. I pamiętam, że kiedyś słuchałem takiego wywiadu w radiu. Była taka radiowa, znaczy stacja dalej jest, radiowa Trójka, natomiast była kiedyś taka audycja, Dobronocka się nazywała, zawsze w niedzielę od północy do drugiej w nocy, więc dość hardkorowa pora. No ale ja tam bardziej nocny typ jestem, w związku z czym nie było problemu. No i pamiętam, że raz była taka audycja i pani się przedstawiła, że się nazywa Ewa Folej, zajmuje się neurolingwistycznym programowaniem. No i tak sobie słucham tą audycję i mówię, kurczę, jak ta babka ciekawie gada, jak ona fajnie gada. Po prostu i każdemu coś może fajnego poradzić, każdemu konkretnie odpowiedzieć, a jednocześnie przy tym nikogo ani nie urażając, że taki mega profesjonalizm z tego bił. Z jednej strony taki spokój wewnętrzny, ale z drugiej też czułem ten profesjonalizm, że ta kobieta naprawdę wie, co robi. I wtedy już jakby postanowiłem, że nie wiem, co to jest ten NLP, ale muszę się dowiedzieć i muszę się tego nauczyć po prostu, żeby umieć tak gadać jak ona. Bo to jest osoba, której się po prostu nie da nie lubić. A ja byłem osobą, której się prawie że nie dało lubić. Więc aż się prosiło, żeby coś w tym kierunku zrobić. Zapisałem sobie, że NLP, poszukałem, no i ze zdziwieniem zauważyłem, że szkolenia kosztują 3-4 tysiące. A ja wtedy byłem chyba na, nie wiem, na pierwszym roku studiów albo nawet przed studiami, więc dla mnie to była kwota totalnie kosmiczna. Jak można tyle dać za szkolenie tygodniowe? Skąd ja w ogóle wezmę 3,5 tysiąca na przykład? No, no absurd. No i tak sobie obserwowałem, czytałem w internecie i tak dalej, natomiast po jakimś czasie gdzieś ktoś we Wrocławiu prowadził takie szkolenie i zrobił zniżkę dla studentów na 600 zł.
Ja nie miałem też 600 zł, w związku z czym pożyczyłem od brata. Gdzieś tam po znajomych dotarłem, żeby mieć w ogóle gdzie spać, bo nie było mnie stać na nocleg, także wynająłem sobie matę w Centrum Sztuk Walki we Wrocławiu, no i za 10 zł na noc mogłem się przespać na tej macie, a i tak byłem zachwycony po prostu, że mogę w końcu spełnić to marzenie i być na tym szkoleniu. No jak ja tam pojechałem, to po prostu to był szok, że nagle ktoś mi mówi, że można osiągnąć wszystko, że każdą swoją wadę można zmienić, jak się będzie chciało, że można zrobić model sukcesu, czy finansowego, czy prywatnego. Po prostu tyle klapek z oczu pospadało, że się czułem, jakby ktoś mi właśnie podał tą, nie wiem, chyba niebieską pigułkę wtedy z Matrixa, jakbym przez pomyłkę, nie wiem, wziął tą drugą niż ta, która była codziennie. No i wróciłem totalnie nakręcony. Oczywiście część założeń, wiadomo, no, zawsze jest taki hura optymizm, że wszystko jest takie proste, łatwe i przyjemne i od razu przychodzi, więc trzeba to było trochę dostosować do rzeczywistości, ale to był taki świetny początek, że jakby no, szukając rozwiązań swoich problemów, w pewnym sensie, w pewnym momencie i to dość szybko zauważyłem, że kurczę, to jest tak genialne, że ja się muszę tym po prostu podzielić z ludźmi. No to nie można tego, z tym się czaić, to jest za dobre, żeby się z tym po prostu czaić. No i jakby naturalny pociąg kazał mi przekazywać tę wiedzę później dalej. Tak się w sumie zaczęło. Rozumiem. Czyli to też ci umożliwiło tak jak gdyby kontakt z ludźmi, dlatego że chciałeś ich po prostu im przekazywać to i to było to jak gdyby zazębienie tego wszystkiego. Bardzo wspaniała wiadomość. Normalnie jak je słuchałem, to ciarki mi przeszły, bo wiesz, ta mata to wszystko, że się w ogóle zdecydowałeś na to, dlatego jesteś teraz w tym miejscu, gdzie jesteś. Fajnie. No, to trzeba też powiedzieć, że bo oglądają nas osoby przedsiębiorcze, część z nich już jest przedsiębiorcami z założenia, a część dopiero chce nimi być. Życie przedsiębiorcy to jest życie rozwiązywacza problemów tak naprawdę. No, przedsiębiorca to jest człowiek, który rozwiązuje problemy, w związku z czym my ich wręcz aktywnie szukamy. Także istnienie problemu zakłada istnienie rozwiązania. I z takim podejściem jakby się łatwiej idzie przez życie, a ono jest prawdziwe, bo często ludzie tak myślą, że jak jest problem, to już jest źle, nie? Ale jakby nie było problemów, to by nie było rozwiązań, jakby nie było rozwiązań, nie byłoby postępu, jakby nie było postępu, nie byłoby rozwoju, w związku z czym nie byłoby kolejnego kroku. A jeszcze chciałem dodać do tego wszystkiego, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to, co ja robiłem, to była tak zwana technika czy metoda Feynmana niejakiego, nagrodzonego zresztą Noblem. To jest człowiek, który jakby odkrył, czy bardziej to może sprecyzował, że jak my kogoś czegoś uczymy, to jest najlepszy sposób, żeby samemu siebie tego nauczyć. Po prostu jak ja komuś coś wytłumaczę, to ja sam zaczynam to rozumieć 10 razy bardziej. Ja nie wiedziałem, że ja to wtedy robię. I dlatego dość szybko ludzie mi mówili, że ja się bardzo szybko uczę. Ja nie wiedziałem dlaczego, bo ja nigdy nie wierzyłem w takie tam rzeczy, że ktoś ma talent, tam predyspozycje farmazony. Tylko właśnie to było to. To było to, że ja po prostu bardzo szybko chciałem dzielić się tą wiedzą, więc od razu opowiadałem na lewo i prawo, że jest taka technika, że jest coś takiego, że można zmienić to, tamto, samto, w związku z czym bardzo szybko też te efekty dla mnie przychodziły i to było fajne i przy okazji każdemu polecam swoją drogę. Jak ktoś chce się szybko w czymś rozwijać, to warto też innych uczyć. Hej, hej, Eli z tej strony, jeżeli podobała ci się ta część wywiadu i chciałbyś posłuchać go do końca, a mamy jeszcze dokładnie 40 kilka minut, to wejdź na www.myśljakmilioner.com/MaciejW. Dziękuję i miłego słuchania. Hej!